Szczęść Boże. Szczęść Boże. No więc w tej Ewangelii, która jest na dzisiaj, chodzi o to, żebyśmy mieli taką postawę wobec ludzi, jaką Bóg ma wobec nas. Ja jestem o tym dłużniku, który przychodzi do swojego Pana, ten mu odpuszcza, ale on nie chce swoim tam odpuścić, prawda, dłużnikom. No i właśnie my też chcemy, żeby Bóg nam ciągle dawał szansę na nowo coś tam naprawiać, relacje, zdrowie, życie, zmarnowany czas, talenty, pieniądze, jakieś sytuacje, cokolwiek, grzechy przede wszystkim. Chcemy, żeby nam to wszystko odpuszczał, ale my innym często nie chcemy odpuścić, prawda, nie? Chcemy, żeby Bóg nas nie przekreślał, a my przekreślamy, prawda? Nie? I to widać w relacji szczególnie do bliskich, we wspólnocie, nie? Tutaj kolega akurat ma żonę, nie? No i powiedz, wiadomo, że ją kochasz, ale czy tak łatwo ci to przychodzi, na przykład odpuścić żonie? Czy łatwiej ci prosić Boga, żeby tobie odpuszczał? No rzeczywiście czasem, kiedy się zdarzą jakieś małe pięcia, to różnie to jest. Czasem gdzieś tam człowiek się tak blokuje wewnętrznie. Myślę, że mam rację, a no trzeba tej pokory, żeby rzeczywiście przebaczyć, czy to żonie, czy tam najbliższym. No właśnie. To jest tak, że nam się wydaje, że jakby nam się należy ta miłość od wszystkich, od Boga, od ludzi. Ciągle jakby, nawet jak popełnimy błędy, to chcemy ciągle mieć czystą kartę, nie? Ale innym to nie zapomnimy, prawda, nie? Ktoś nam i nie odpuszczamy. I gdyby Bóg tak wobec nas, że nam nie odpuszcza i tak dalej, no to bieda z nami, nie? I tak naprawdę trochę tak jest, że to jest zależne. To nie, że my Boga ograniczamy w Jego miłości, ale my, nie przebaczając, zamykamy swoje serca. I nie jesteśmy zdolni przyjąć też Bożej miłości, nie? Bóg nas kocha. Ale jak my nie przebaczamy, to nie doświadczamy Bożego przebaczenia, bo mamy zamknięte serca, nie? Tak naprawdę. No. Tak to jest. Dlatego bardzo ważne jest nasze ludzkie życie, nie? Te ludzkie relacje. To jest. Dlatego nie da się mieć jakiejś takiej pobożności poza życiem, nie? To tak jak żyjemy, tak się modlimy, nie? Jakie mamy relacje z ludźmi, takie z Bogiem, to jest. Nie da się tego oddzielić po prostu, nie? To nie ma być jakaś pobożność dla pobożności obok życia, bo to jest dewocja po prostu, nie? Tylko ma iść po prostu to naturalnie wiara, Bóg do życia, prawda, nie? No. No dobrze, to tam pozdrów Ninę. Pozdrawiam. I ucz się takiej pięknej miłości od Boga, jaką On ma wobec Ciebie, tak i Ty wobec żony i najbliższych, nie? Wszystkim życzymy otwartości na miłość, na przebaczenie.